Na dzisiejszym spotkaniu, kontynuując taką małą tradycję, chciałem w formie takiej prezentacji odpowiedzieć na takie pytanie, dlaczego TZM propaguje metodę naukową. I chciałem do tego podejść z takich dwóch, powiedzmy, punktów. Jeden argument jest taki, że jest to w pewien sposób naturalny czy wrodzony sposób naszego myślenia i podchodzenia do rozwiązywania problemów, jak także jest to najbardziej taki bezstronny sposób. Oraz drugi punkt taki, że jest to najlepsze narzędzie, kiedy do tej pory udało nam się stworzyć do podejmowania jak najbardziej optymalnych i najlepszych decyzji, zarówno pod względem finansowo-ekonomicznym, jak i także moralno-etycznym. Ale żeby to wszystko jakoś tak ogarnąć, zacznijmy od tego pierwszego punktu, czyli od tego, że metoda naukowa jest czymś dla nas naturalnym i wrodzonym. I bazuje to twierdzenie na tym, że tak na dobrą sprawę, jeżeli poznamy te elementy, z których się składa metoda naukowa, to będziemy w stanie je zidentyfikować w naszym takim codziennym zachowaniu. I czym są te elementy? Po pierwsze, musi pojawić się jakieś pytanie, musi się powiedzieć brak jakiejś informacji w naszej głowie. Powiedzmy, zaczynamy się zastanawiać, czy Słońce zachodzi zawsze po jednej stronie kuli ziemskiej, lub też czy na przykład, jeżeli weźmiemy niebieskie spinacze do ubrań i zmiksujemy je z bananami, to czy da to nam ogórkowy smak, prawda? Albo trzecie, powiedzmy, co się dzieje, kiedy psu się dmucha w nos. Takie szalone pytania, powiedzmy, albo bardziej poważne, ale coś musi się pojawić w naszej głowie. Następnie, według metody naukowej, powinniśmy przejść do drugiego kroku, którym jest analiza naszych informacji, które posiadamy, i zrobienie takiego badania, powiedzmy, poszukiwania informacji na ten temat, do takiego punktu, żebyśmy byli w stanie sformułować jakąś hipotezę. Na przykład Słońce zawsze zachodzi na zachodzie, albo kiedy zmiksujemy te spinacze niebieskie z bananami, to będzie rzeczywiście smak ogórka, prawda? Albo że psy, na przykład, jeżeli się dmuchnie w nos, to uciekają. I w tym momencie sformułowaną mamy hipotezę. I następnym krokiem jest zbadanie tego, czy rzeczywiście nasza hipoteza jest w stanie się obronić, kiedy zaczniemy ją testować. I tutaj, zanim przejdę dalej, chciałbym od razu zauważyć pewną ważną różnicę pomiędzy dwoma słowami, które bardzo często są mylone. Jest hipoteza i jest coś takiego jak teoria. To w nauce się stosuje w zupełnie innych miejscach, natomiast ludzie w takim języku potocznym często to wymiennie stosują, i to nie jest do końca prawdziwe, ponieważ hipoteza jest każde twierdzenie, które sobie postawimy. Czyli te wszystkie trzy zdania, które wcześniej powiedziałem, to jest po prostu hipoteza, moja próba odpowiedzenia na jakieś pytanie zadane przeze mnie albo przez kogoś. Natomiast teoria to jest coś już zupełnie innego, to jest dużo bardziej poważna sprawa, ponieważ teoria jest to hipoteza, która została udowodniona empirycznie, doświadczalnie i na szereg różnych sposobów. Także to będzie później w tym całym szeregu, tak jakby, elementów, które składają się na metodę naukową, i do niej za chwilę dojdziemy. Czyli mamy już nasze hipotezy, te nasze pytania, i powiedzmy, chcemy zacząć je badać empirycznie, doświadczalnie. No to w przypadku pierwszej hipotezy, powiedzmy, codziennie wychodzimy na dach, patrząc, czy Słońce zajdzie po tej samej stronie, czy może zmieni gdzieś tę lokalizację. Lub też jeździmy po całym świecie, prawda, i sprawdzamy, jak w różnych miejscach na kuli ziemskiej to się dzieje. W kwestii tej drugiej hipotezy sprawa jest prosta, bierzemy blender, oba składniki i testujemy, prawda, w formie jakiegoś, nie wiem, shake'a. No i w kwestii trzeciej, prawda, no to albo testujemy jednego psa wielokrotnie, dmuchając mu w nos, albo podchodzimy do jak największej ilości psów i sprawdzamy, jaka będzie ich reakcja, obserwując, zapisując wyniki. I po takiej fazie testów najlepiej, żeby to były testy, no takie zgodnie z tymi naukowymi standardami, czyli na przykład jest coś takiego jak podwójnie ślepa próba, kiedy testujemy rzeczy w taki sposób, że ani osoba badana, jeżeli damy spróbować komuś takiego szejka, albo ani my sami jako badający nie wiemy tak na dobrą sprawę, który z elementów jest tym, który badamy, a który jest
tylko jakoś tam powiedzmy elementem typu placebo albo elementem takim kontrolnym, który jest rzeczywiście na przykład, nie wiem, koktajlem z ogórków. I jak już zbierzemy te wszystkie doświadczenia w na tyle dużej obfitości, że będziemy w stanie powiedzieć, że rzeczywiście jest jakaś odpowiedź w nich, wtedy dokonujemy analizy tych wszystkich wyników i stworzenia jakiegoś takiego podsumowania. To jest jeden z tych takich najważniejszych elementów metody naukowej, ponieważ od tego, co nam wyszło z tych badań, wyniknie to, czy nasza hipoteza zostanie potwierdzona i będzie miała szansę stać się teorią, czy okaże się, że jest nieprawdziwa, bądź niepełna i wymaga jakiejś zmiany. No i w tych naszych trzech przykładach mamy, powiedzmy, pierwsze zostanie zapewne sprawdzone jako teoria, że Słońce zawsze zachodzi na zachodzie. W drugiej kwestii raczej zostanie ta hipoteza obalona i nie będzie to miało smaku ogórków. W trzeciej na przykład wyjdzie nam, powiedzmy, że w 45% psy uciekają od nas, a w innych przypadkach robią coś zupełnie innego. I należy naszą hipotezę zmodyfikować. Należy na przykład szukać albo innych zmiennych, które wpływają na to, dlaczego ten pies, powiedzmy, ucieka albo nie, albo odrzucić ją zupełnie i stworzyć zupełnie inny model, zupełnie inną hipotezę, która będzie lepiej w stanie to wytłumaczyć. I tutaj dochodzimy tak jakby do tego ostatniego momentu, który należy tylko i wyłącznie do nas. I tak jak mówiłem, to brzmi może bardzo formalnie, ale tak na dobrą sprawę jest czymś zupełnie naturalnym. Kiedy idziemy, powiedzmy, do sklepu i chcemy kupić w najlepszej cenie jakiś produkt i raz za razem znajdujemy ten produkt w najniższej cenie w sklepie X, a w sklepie Y jest, powiedzmy, cena wyższa, no to w pewnym sensie tak samo w naszej głowie przechodzimy przez te wszystkie etapy metody naukowej i dochodzimy do wniosku, że prawdą jest, że w tym sklepie jest najtaniej. Albo dotykamy, prawda, gorącego żelazka palcem, sparzymy się, po pewnym czasie zapominamy o tym, dotykamy go znowu się sparzymy i tak dalej. Dochodzimy do wniosku na zasadzie właśnie tej metody naukowej, że dotykanie gorącego żelazka nie jest najlepszym pomysłem, jeżeli nie chcemy sobie sparzyć palców. Więc ludzie i także zwierzęta w pewnym sensie mają właśnie taką metodologię naukową niemalże wdrukowaną w sposób zachowania, ponieważ jest ona najzwyczajniej w świecie najłatwiejszym sposobem na to, żeby otrzymać jakieś wiarygodne informacje o świecie, w którym żyjemy, żeby móc w nim jakoś dobrze funkcjonować. I co jest jeszcze ważne, jeżeli chodzi o taką metodologię naukową, powiedzmy w tym świecie naukowym, ale i także w naszym świecie codziennym, to to, że to, co my dojdziemy, te wyniki, do których dojdziemy, podlegają falsyfikacji i weryfikacji przez inne osoby. W świecie naukowym są to inni naukowcy z danej dziedziny, którzy badają nasze wyniki, próbują powtórzyć nasze doświadczenie lub tworzą własne doświadczenia, które mają zbadać naszą hipotezę, czy też już wtedy teorię i ją obalić albo potwierdzić, zanim w ogóle jakikolwiek artykuł dotyczący tej hipotezy, tej teorii zostanie wydrukowany w jakimś poważanym czasopiśmie. Natomiast w świecie codziennym, no to wiadomo, na przykład przychodzi do nas po jakimś czasie ktoś i mówi, że słuchaj, jednak znalazłem sklep Z, w którym to jest jeszcze tańsze i nasza metoda, znaczy nasza teza do tej pory okazuje się błędna, została sfalsyfikowana, na nowo musimy stworzyć sobie jakiś model rzeczywistości. I tutaj ten drugi element tak jakby użyteczności metody naukowej wypływa, że jeżeli chodzi o metodę naukową w takim ujęciu, jaki Wam powiedziałem, to ona nie zwraca uwagi na to, czy byłem przekonany, że moja hipoteza jest prawdziwa przez 5, 10 minut, czy przez 5, 10, 20 lat. Po prostu, jeżeli jest nieprawdziwa, jeżeli są nowe dane, no to odrzucamy ją i budujemy nowe hipotezy, testujemy i budujemy nowe teorie. Natomiast w takim kontraście do tego mamy na przykład różnego rodzaju ideologie. Czy to ideologie polityczne, czy religijne, czy jakiekolwiek. One w swoim założeniu mają zupełnie inną tak jakby strukturę, inne podłoże. I tym podłożem jest po prostu jakiś zbiór prawd, dogmatów, czy też założeń, które, aby ta ideologia istniała, po prostu muszą być prawdziwe. I nieważne, czy one rzeczywiście są prawdziwe, czy nasza wiedza naukowa już na tyle się rozrosła, że pozwala nam
pokazać doświadczalnie, że to, co powiedzmy jest podstawą danej ideologii, jest nieprawdziwe, ludzie, którzy zainwestowali swój czas, swoje często pieniądze, swoją energię w te czy inne ideologie, mają tak zwany, w psychologii to się nazywa dysonans poznawczy, kiedy po prostu wiedząc, że rzecz, w której, którą wierzyliśmy, jest nieprawdziwa, dalej wybierają wiarę w ten element, ponieważ zbyt dużo siebie zainwestowali, zbyt dużo siebie włożyli w tą rzecz, żeby w tym momencie ją odrzucić. Po prostu nie mają wykształconych takich, powiedzmy, nawyków, które właśnie wynikają z metody naukowej, że kiedy ktoś nam pokaże, że jesteśmy w błędzie, kiedy ktoś nam udowodni, że to, w co wierzyliśmy, było błędne, powinniśmy się cieszyć, prawda? Bo jesteśmy o tyle bliżej do poznania jakiegoś lepszego świata, w którym żyjemy, a nie powinniśmy go, nie wiem, stłuc, czy skopać, czy wyrzucić za drzwi, bo powiedział nam coś, co się nie zgadza z naszym jakimś błędnym pojmowaniem świata. Także pod tym względem metoda naukowa w takim właśnie ułożeniu, jak wam przedstawiłem, jest i naturalna dla nas, i jest w pewien sposób pozbawiona ego, można to tak powiedzieć, prawda? Nie ma tego elementu przywiązania do teorii, które zostały udowodnione bądź obalone, ponieważ metodologia naukowa jest tylko i wyłącznie zbiorem takich kroków, instrukcji w szukaniu prawdy, a nie zbiorem prawd czy jakichś dogmatów. To, jak wiemy, zmienia się z czasem, już w starożytności padło stwierdzenie, że wszystko płynie lub też, że jedyną stałą tak na dobrą sprawę jest zmienna. I teraz z drugiej strony jest kolejny ten aspekt, który pozwala nam na faworyzowanie metody naukowej w życiu codziennym, w ogóle w podejściu do organizacji swojego życia, swojej pracy, swojej społeczności lokalnej, nawet całego społecznego, społeczno-gospodarczego systemu. I to jest ten aspekt opłacalności oraz tak naprawdę możliwości do dojścia do optymalnych rozwiązań, zarówno w kwestii finansowo, powiedzmy, ekonomicznej, jak i moralno-etycznej. I jeżeli chodzi o kwestie te ekonomiczne, no to sprawa jest dosyć jasna, ponieważ mając, powiedzmy, przed sobą projekt wybudowania, powiedzmy, domu, miasta, aranżacji swojego ogródka, czy wyjazdu z punktu A do punktu B, możemy polegać na swoim przeczuciu, że myślę, że taki budynek z takich materiałów powinien się jakoś tam utrzymać, wszyscy będziemy zadowoleni, albo możemy polegać na niesprawdzonych informacjach, prawda? Kolega kolegi powiedział, że jak pojedziesz tą drogą, to będzie najlepiej, ale wtedy nie mamy maksymalnej pewności, nie mamy tej optymalnej sytuacji, w której wiemy na tyle, na ile jesteśmy w stanie, że wybieramy najlepszą możliwą opcję dla nas, czy tak na dobrą sprawę dla innych, których ten projekt będzie dotyczył. Natomiast metoda naukowa pozwala nam na zdobycie takiej pewności w najlepszy sposób, jaki jest. Metoda naukowa nie pozwala na rozwiązanie każdego problemu, ale jest w tym momencie przynajmniej najlepszym środkiem na to, żeby dotrzeć do takiej opcji, która będzie na dany czas, na daną chwilę najbardziej optymalna, ponieważ tylko poprzez badanie właśnie tą metodą naukową, tymi krokami, jesteśmy w stanie zbadać, jakich materiałów potrzebujemy, jaka trasa zużyje najmniej paliwa lub dowiezie nas w najszybszym czasie, jak długo dana rzecz, powiedzmy, będzie stała, czy będzie służyła tym, dla których jest to budowane. I nie tylko to, że będziemy mieli jakieś takie dane weryfikowalne i mierzalne, będziemy je także mieli w sposób powtarzalny. To znaczy, że następnym razem, jak będziemy robić podobny projekt, będziemy już o tyle bliżej do, czy o tyle szybciej mogli podjąć najlepszą decyzję, bo już będziemy mieli ten zestaw danych, który mieliśmy wcześniej, i zamiast przechodzić całą tą drogę, którą wcześniej musieliśmy przejść, będziemy mogli tylko po prostu zweryfikować wyniki jej i ewentualnie poprawić coś, co się zmieniło od ostatniego czasu, kiedy taki projekt robiliśmy. Natomiast bez użycia metody naukowej, przy użyciu nadnaturalnych jakichś zdolności parapsychicznych, prawda, lub też kobiecej intuicji,
możemy trafić na dobrą odpowiedź, możemy wybrać najlepszą opcję dla nas, a możemy jej nie wybrać. I tutaj nie ma tej powtarzalności, więc nawet jeżeli za drugim, trzecim, piątym, 20 razem nam się uda, to nie jest powiedziane, że za 21 razem nie wpadniemy w jakiś dół, w jakiś totalny błąd, co będzie nas kosztowało dużo więcej energii, zasobów, pieniędzy, czasu, przyjaźni czy czegokolwiek. I tak na dobrą sprawę nie jest to coś, na czym można do końca polegać. I tutaj dochodzimy do tego drugiego aspektu, który też dotyczy tej optymalności i w pewnym sensie może brzmieć kontrowersyjnie, ponieważ tak jak powiedziałem, metoda naukowa pozwala na otrzymanie czy dojście do decyzji, które są najbardziej optymalne ze względu moralno-etycznych. I zazwyczaj, szczególnie w takiej kulturze, powiedzmy, masowej, w takim podejściu, powiedzmy, obiegowej opinii, często nauce przypisuje się te wszystkie najgorsze, nieetyczne, niemoralne cechy i zachowania. Szczególnie tutaj właśnie przedstawiciele różnego rodzaju ideologii, szczególnie powiedzmy właśnie takich nastawionych na moralność, czyli w jakiś sposób związanych z jakąś religią, starają się dowieść, że oto nauka jest tym najgorszym złem, które jest zimne, bez emocji, bez jakiegokolwiek kręgosłupa moralnego, więc nie powinniśmy jej słuchać, ponieważ doprowadzi to do zniszczenia ludzkości bądź coś w tym stylu. I przykłady, które się podaje często, są na przykład takie jak projekty eugeniczne w III Rzeszy, prawda? Czyli próba stworzenia tych übermenschen, czyli tych nadludzi poprzez zabijanie lub sterylizowanie osób o niepożądanych cechach genetycznych, podobno. A także takie projekty CIA jak Paperclip czy MK Ultra. Oba dotyczyły kontroli umysłu, wpływania na zachowanie ludzi, często w ogóle nieświadomych tego, że w ogóle biorą udział w tych eksperymentach. Lub też jeden z takich głośniejszych w naszej historii takich nowożytnych projektów, czyli projekt Manhattan, w którym mnóstwo pieniędzy, mnóstwo energii, mnóstwo potencjału naukowego zostało przeznaczone na stworzenie jednej z najbardziej destrukcyjnych bomb, jakie w ogóle ludzkość udało się stworzyć, czyli bomby atomowej. I w pewnym sensie, jak się na to spojrzy takim ogólnym, w ogólnym spojrzeniu, no to tak, nauka sprawiła, że mamy tyle zła przyszło na świat. Ale jeżeli na to popatrzymy takim bardziej wnikliwym okiem, zobaczymy, że metoda naukowa, czyli te punkty tak jakby podążania do najlepszych odpowiedzi, w żaden sposób tutaj nie zawiniły. To były te właśnie chore ideologie, czy cele polityczne, czy jakieś inne rzeczy związane z tak jakby ludźmi, którzy chcieli jakieś swoje cele uzyskać najczęściej kosztem innych, które powiodły, powiedzmy, czy naukowców, czy w ogóle te odkrycia naukowe w tym kierunku, w którym zostało ono pociągnięte, czyli na przykład stworzenie tej bomby atomowej. W rzeczywistości to tutaj metodologia naukowa została użyta tak jak każde inne narzędzie, którym możemy się posługiwać, tak jak znany jest nam na pewno ta metafora użycia noża do krojenia, powiedzmy, warzyw albo do zabijania ludzi czy zwierząt. Tak samo tutaj metodologia naukowa jest tym narzędziem, które jest po prostu najoptymalniejsze. A co więcej, to właśnie też podając te przykłady, te negatywne, warto też dodać dużo więcej tych pozytywnych, których jest. Takich jak na przykład fakt, że dzięki nauce w tym momencie wiemy o czymś takim jak podejście systemowe, czyli wiemy i rozumiemy, jesteśmy w stanie zaobserwować to, że każdy element naszego otoczenia, naszego wszechświata, tak na dobrą sprawę, jest ze sobą połączony, także to, co dzieje się mi, wpływa na to, co dzieje się Tobie i to, co dzieje się na przykład w środowisku naturalnym, zwierzętom, roślinom, wpływa także na ludzi i odwrotnie. Wiemy także na przykład o tym, jak niewielkie są te różnice między ludźmi z różnych części świata, co kiedyś wydawało się absurdalne, dopóki nie zostało to zbadane naukowo i przez co tworzone były takie właśnie instytucje jak handlarz niewolników czy w ogóle posiadacz niewolników.
Wiemy także o tym, jak bardzo zaawansowanymi stworzeniami są zwierzęta, jak bardzo rozwinięte mają interakcje społeczne między sobą właśnie wewnątrz swojego gatunku, jak bardzo inteligentne potrafią być, przez co i to zostało dowiedzione przez naukę. I jest wiele takich innych aspektów, które doprowadziły nas do sytuacji, w której teraz jesteśmy. I tak, prawdą jest, że w badaniach naukowych wykorzystuje się zwierzęta do testów laboratoryjnych, ale prawdą jest też, że dzięki metodologii naukowej, tak na dobrą sprawę, jesteśmy w stanie najszybciej dojść do momentu, w którym będziemy mogli prowadzić dalej te badania bez użycia zwierząt. Na przykład poprzez drukowanie organów, czy drukowanie jakichś poszczególnych komórek, czy zespołów komórek przez właśnie metodę druku 3D, polegającą w wielkim skrócie, teraz powiem, na tym, że po prostu pobiera się malutką próbkę jakiegoś tam komórki macierzystej od zwierzęcia lub człowieka i namnaża się ją w laboratorium, przez co nie ma potrzeby zabijania ani tego zwierzęcia, ani tego człowieka, wystawiania ich w żaden sposób na niebezpieczeństwo, a dalej jesteśmy w stanie testować nowe rozwiązania, nie wiem, nowe lekarstwa, nowe technologie, które ułatwią nam i polepszą nasz standard życia. Także podsumowując, chciałem jeszcze raz przypomnieć, że metoda naukowa w takim ułożeniu, które jest pozbawione tych wszystkich kulturowych naleciałości, które często określa się, powiedzmy, nauką lub właśnie podejściem naukowym, a tak na dobrą sprawę jest to związane z ideologią ludzi, którzy się tą nauką zajmują, jest naturalnym, takim wrodzonym sposobem zachowania się i podejmowania decyzji. Jest to sposób pozbawiony ego, który jeżeli byłby zaadoptowany w większym stopniu w naszym codziennym życiu, w sposoby, w jaki organizujemy się na każdym szczeblu naszego społeczeństwa, pozwoliłby nam dużo szybciej iść do przodu z naszym rozwojem i dodatkowo iść do przodu z naszym rozwojem we właściwym kierunku, ponieważ mimo, że nasza technologia jest naprawdę z XXI wieku, to metody organizacji naszego systemu są tak na dobrą sprawę kilka wieków wcześniej, niektóre sięgają jeszcze czasów feudalnych lub plemiennych. Wszystko to jest związane z tym, że trzymamy się ideologii, a nie idziemy właśnie z zrozumieniem świata, czyli metodologią naukową, plus metodologia naukowa pozwoli nam dojść do naszych najlepszych, czy najbardziej optymalnych rozwiązań, nie poprzez głosowanie, czy czyjąś opinię, bo mi się wydaje tak, czy tak, tylko w sposób weryfikowalny, powtarzalny, a na dobrą sprawę także moralny i etyczny. Także tak wygląda w moim ujęciu metoda naukowa. Mam nadzieję, że Was przekona do tego, żeby troszeczkę więcej się o niej dowiedzieć i może troszeczkę bardziej świadomie ją stosować w swoim życiu codziennym, nie do tak błahych spraw jak te szejki ze spinaczy, ale do rzeczy, które mają większą wagę zarówno w skali tej takiej mikro, jak i makro i zarówno w tym takim ujęciu krótko, jak i długoterminowym. Dzięki wielkie.